Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, jestem astrologiem. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania prognozy astrologicznej na styczeń 2012 roku. Co nas czeka na niebie? To miesiąc ważny, mocny. Przede wszystkim dwa wydarzenia będą się liczyć w nadchodzącym miesiącu, w styczniu. Przede wszystkim 23 stycznia mamy Nów Księżyca, który znajdzie się w kwadraturze do Jowisza, który będzie w Byku, i do Saturna, który znajdzie się w Wadze. Nów Księżyca będzie mieć miejsce w Wodniku, czyli utworzą te planety wszystkie układ półkrzyża. Układ bardzo napięciowy, mocny, związany przede wszystkim z dwiema rzeczami, o których będzie bardzo głośno w styczniu. Mianowicie oczywiście chodzi o kwestie gospodarcze, finansowe, przyszłość Unii Walutowej, Unii Europejskiej. Ten układ półkrzyża niesie pewnego rodzaju napięcie i konflikt, który jednak nie zakończy się jakimś zdecydowanym rozwiązaniem, wyjaśnieniem, aczkolwiek będzie miał duży wpływ na decyzje, które podejmą urzędnicy unijni i to, co się będzie działo z przyszłością Unii Europejskiej. Co ważnego będzie jeszcze mieć miejsce? Następnego dnia, 24 stycznia, na dość długi czas Mars wkracza w ruch wsteczny, zwany w astrologii retrogradacją. Mars znajduje się w znaku panny, czyli ma duży wpływ na rynki pracy, na bezrobocie, na perspektywy związane z zatrudnieniem. Te wszystkie problemy w Unii Europejskiej związane z zatrudnieniem, związane z aktywizacją młodych ludzi, o tym będzie się bardzo głośno mówiło. Ten temat zacznie być coraz bardziej aktywny i to przez około kilka miesięcy, cały pierwszy kwartał 2012 roku o tym będziemy mówili. No ale co najważniejszego wydarzyło się w grudniu oraz i wcześniej, co ma wpływ na przyszłość? Pamiętacie, w mojej listopadowej prognozie, kiedy mówiłem o fantastycznym układzie, o znakomitej konfiguracji, jaka się utworzyła na niebie, tak zwany mistyczny prostokąt. No i w grudniu moi krytycy zaczęli mówić o tym, nic się nie zdarzyło, nic dobrego nie działo się, prawda, nieprawda, nieprawda. I co się okazało? Okazało się, że w grudniu zmarł przywódca Korei Kim Jong-il. Czy on zmarł w grudniu, czy zmarł wcześniej, to już jest inna historia. Można się domyślać, że tajne służby w takich krajach totalitarnych mają tendencję do ukrywania pewnych informacji i przygotowywania się do nich. Jakby nie było, ta konstrukcja listopadowa, ten mistyczny prostokąt ma i będzie mieć ogromny wpływ na przyszłość świata, na przyszłość tego, co się będzie działo w skali globalnej. Więc analitycy zaczęli kręcić nosem, że to nic nie zmieni, że to się nic nie zmieni, że już tak było, że jak Kim Il-sen umarł, jego syn przyjął władzę, też były nadzieje, nic z tego nie wyszło. Jednak tym razem dojdzie do dużej zmiany. To, co nas czeka w przyszłym roku, to rok bardzo dynamiczny, rok piątkowy, numerologiczny, sprawi, że nie ma mowy o tym, żeby wszystko po staremu zostało. Dotyczy to nie tylko Korei, ale również Białorusi i innych reżimów, które chwieją się, po prostu się chwieją i których los jest przesądzony. Co nas jeszcze czeka ciekawego? Tutaj zaskoczenie, ponieważ o przyszłości Unii Europejskiej tak mówi się bardzo dużo i negatywnie, i takie pesymistyczne prognozy. Natomiast rzecz ciekawa, w styczniu w horoskopie traktatu z Maastricht z 1993 roku, wtedy powołano Unię Europejską w tym traktacie, to jest horoskop Unii Europejskiej, na górę tego horoskopu wkracza Jowisz, czyli na medium celi, tak, na górę horoskopu, odpowiedzialną za wszystko to, co związane jest z przyszłością, celami, planami. Jowisz w tym miejscu niesie dużą ulgę, poprawę, pomyślne zmiany dla Unii Europejskiej, czyli jest szansa, że w jakiś sposób nastąpi porozumienie, ta zrzutka finansowa na rzecz krajów zagrożonych kryzysem, krajów strefy euro, prawdopodobnie przyniesie uspokojenie nastrojów. Nie ma oczywiście mowy o tym, żeby początek roku przyniósł jakąś euforię na rynkach finansowych i w gospodarce. Tego raczej nie będzie mieć miejsca.
ale jednak sytuacja politycznie uspokoi się na tyle, że pojawi się jakiś cień nadziei. Natomiast w horoskopie Polski, bo to też nas bardzo interesuje, też mamy bardzo ważne wydarzenie. Otóż ostatnie kilka miesięcy mamy do czynienia z festiwalem płaczków, czarnowidzów i różnych marud, które opowiadają, jakie to straszne rzeczy się dzieją, jakie to straszne rzeczy nas czekają, jakie to naprawdę katastrofy i tragedie przed nami. Nic takiego się nie dzieje. Co więcej, okazało się, że w listopadzie produkcja w Polsce mocno wzrosła i zamiast jakichś katastrof, kryzysów mamy sporo nadziei. W styczniu w horoskopie Polski po raz trzeci Jowisz przejdzie przez górę tegoż horoskopu i przez Słońce, ponieważ Słońce jest na górze horoskopu, czyli na medium celi. Bardzo pozytywne wydarzenie dla Polski, bardzo optymistyczne zapowiedzi niesie to dla naszego kraju. Możemy z dużą nadzieją i optymizmem patrzeć w przyszłość. Styczeń będzie dla Polski bardzo dobry. Gospodarczo, finansowo, politycznie nie będzie kryzysu polegającego na tym, że przekroczymy próg zadłużenia, który by spowodował jakieś dramatyczne decyzje, czyli dość gładko wejdziemy w 2012 rok. Czekają nas również ważne wydarzenia, jeżeli chodzi o gospodarkę. W horoskopie WIG-u 20, czyli głównego wskaźnika giełdy warszawskiej, Uran wkracza na Marsa, więc nie jest to zbyt taka stabilna konstrukcja. Wszystko wskazuje na to, że w styczniu zobaczymy dość duże skrajności na warszawskiej giełdzie, czyli będą tendencje do takiego odbicia mocnego w górę, czyli ruszą mocno rynki, w sensie sprzedaż, handel, ale niestety znowu pojawią się silne korekty, czyli będzie bardzo duże wahania. To będzie bardzo niespokojny miesiąc na rynkach finansowych. I jeszcze znowu przeskakujemy za granicę, znowu przeskakujemy gdzieś w świat. Bardzo ciekawe rzeczy będą się działy też na Dalekim Wschodzie. W nadchodzących miesiącach w horoskopie Chińskiej Republiki Ludowej Saturn robi kwadraturę do Księżyca i wkracza na ascendent HRL, czyli zapowiedź kolejnych ciekawych wydarzeń właśnie w tym obszarze świata, czyli na Dalekim Wschodzie. Na Dalekim Wschodzie się będzie bardzo w ogóle dużo działo i tam będą skupione oczy, uwaga całego świata, o tym będziemy mówić w prognozach na najbliższe miesiące kolejne, do których zapraszam Was serdecznie i zachęcam, życząc Wam w 2012 samych sukcesów. Dziękuję serdecznie, powodzenia.